O, siemanko! Tak się ustawiliśmy przy kwiatkach na to powitanie. Tonu pozuje do zdjęć, bo od kilku dni go męczę, żeby pozował przy kwiatkach. Mi nikt nie chce robić zdjęć. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Celowo zaczynam z osiedla, dawno tego nie było. Ale zobaczcie, ile my tu mamy kwiatków. Zobaczcie, jaka nam się tutaj wiosna zrobiła na osiedlu. Często piszecie, że straszna u mnie betonowa dżungla. Dlatego postanowiłam tutaj szybką przebieżkę zrobić i wam pokazać. To czerwony. O, jaka nam się tutaj zrobiła Polska biało-czerwoni. A propos Polski, to jeżeli pamiętacie ostatni odcinek o hokeju, to uprzejmie donoszę, że mecz z Koreą, który Polska wtedy przegrała na naszych oczach, to był jedyny ich przegrany mecz. Wszystkie pozostałe wygrały, zajmując tym samym drugie miejsce w turnieju zaraz po Korei. To był krótki przerywnik sportowy. Idziemy dalej w kwiatki. Nawet wody do fontanny nalali. Dzisiaj po długim czasie przechadzamy się rano po osiedlu, żeby odprowadzić Sonu na autobus, dlatego, że dzisiaj nastał przełomowy dzień. Sonu pierwszy raz od 3 tygodni idzie do przedszkola po przeziębieniu, zapaleniu ucha, uważaniu, żeby się znowu nie przeziębić. Pierwszy raz i od razu jadą na farmę truskawek, zbierać truskawki. Idziemy tam zobaczyć jeszcze kwiatki? Ledwo wyszliśmy, a to już klasyka gatunku. Przeprowadzka! Trochę nisko, ale jest. Teraz jest sezon przeprowadzkowy, bo to osiedle wybudowano dokładnie 2 lata temu w marcu i codziennie jest po kilka przeprowadzek. To mi się bardzo cieszy, że po takiej długiej przerwie idzie do przedszkola, jak widzicie. Nie wiem, jak doszło do tego momentu w życiu, że się zachwycam kwiatkami, robię im zdjęcia i je nagrywam, ale w dzisiejszym vlogusiu zobaczycie jeszcze więcej kwiatków, więc przygotujcie się na ten kwiatkowy poniedziałek. My tu jeszcze chwilkę spacerujemy. Jaki to jest kolor? A po polsku? Zie? Pomarańczowy? Zielony! Zielony! Ale kwiatków. Cześć! Kwiatki! Sonu poszedł, a jeszcze tylko wam pokażę, jak tu się wszystko ładnie zazieleniło przez ten czas. Cośmy tu rano nie chodzili. Popatrzcie sobie na szałowe, podparte drzewa. Jakby ktoś był nowy, to tylko uprzedzam, że drzewa są podparte, bo zostały tu przesadzone 2 lata temu i muszą się najpierw trochę ukorzenić, żeby ich żaden tajfun nie zdmuchnął. Tutaj za to znowu jest betonowa dżungla, ale zobaczcie, jak oni dużo już tych budynków postawiali. Ten to jeszcze tylko okna i można otwierać. A na tym budynku już nawet powiesili plakat, że będą otwierać hamburgerownię we wrześniu. Nawet cenę już podali, nie wiem, czy nie przewidują inflacji chyba, ale tak, trzeba zapamiętać tą cenę. Sprawdzimy we wrześniu, czy rzeczywiście po tyle sprzedają. Doszłam na stację metra, zwykle jak tutaj stoimy, to jedziemy gdzieś do Seulu, ale dzisiaj jedziemy trochę bliżej niż do Seulu, bo wczoraj, kiedy przygotowałam się do tego, że dzisiaj jak Sonu pójdzie do przedszkola, to trzeba wziąć się za pracę i porządkowałam swoje biurko, to znalazłam swój stary telefon, taki bardzo stary telefon, z mojego pierwszego wyjazdu do Korei. Naładowałam go sobie i oglądałam sobie wieczorem zdjęcia i okazało się, że jedno tam zdjęcie było robione całkiem niedaleko stąd, dokładnie 6 lat temu, 24 albo 25 kwietnia 2017 roku. Więc tak wyglądało to zdjęcie. Pamiętam, że robił mi je kolega i włączył jakiś dziwny filtr, dlatego kolorystycznie może wyglądać trochę dziwnie, ale to było zdjęcie zrobione na takim wielkim kwiatowym polu i okazuje się, że to wielkie kwiatowe pole jest koło mojego księgowego, do którego i tak musiałam w tym tygodniu jechać, więc załatwimy te wszystkie sprawy za jednym zamachem. Co za fascynujący vlog, będziemy jechać do księgowego i oglądać kwiatki. Księgowego wam oszczędzę, bo tamto się muszę skupić na tym, co on do mnie mówi, żeby rozumieć, więc będziemy oglądać kwiatki. Ze świadomością, że trzeba płacić podatki. Ale rym. Więc ahoj, kwiatkowa przygoda.
Wyszłam z metra i nie uwierzycie, co tu sprzedają. Co tu się, taki kawałeczek się tylko kręci za mną. Tak, świniak. To znaczy, że dojechaliśmy w dobre miejsce. Jak w Korei jest jakiś kwiatkowy festiwal, to jest też rożen. Zwiastunem tego, że dobrze idziemy, jest też cała masa osób w strojach górskich, sportowych, bortalionowych kurtkach. Osób w wieku 60+, mniej więcej. Nie byłam tutaj przez te całe 6 lat, kiedy byłam tutaj pierwszy raz. Zawsze mieszkałam blisko tego miejsca, do którego teraz zmierzamy. Jakoś nie mogłam się wybrać, więc chodźcie ze mną w tę sentymentalną podróż. Nie wiem teraz, czy dobrze idą, coś nie ma kwiatków, ale przedszkolaki idą, więc będziemy podążać za przedszkolakami. Na pewno sobie idą na wycieczkę. Mają rozmach, jest też fontanna. Tutaj fontanna ma sesję fotograficzną. No fajna fontanna, no. Jak w filmach zawsze są japońscy turyści, którzy masowo fotografują wszystkie jakieś dziwne rzeczy, to tutaj też tak jest, tylko że nie japońscy. O, jak ładnie. Ten właśnie się wbijam w fotkę. Nie, psuję fotkę. Ten odcinek nazwiemy Korea to wcale nie sam beton. Trawa tutaj całkiem żółta jeszcze, ale kwiatki chyba były dobrze nawodnione. Chciałam tylko zwrócić uwagę na tą uroczą wycieczkę. Wszyscy tutaj z jakimiś kijami, selfie-stickami. Jeszcze nie jest tak fioletowo, jak było 6 lat temu chyba, ale ładnie jest. Idziemy w te kwiatki. Wycieczki z podstawówki też są. Ale kwiatków. Jeszcze im do pełnego rozkwitu chyba troszkę brakuje. Jeszcze chyba z tydzień, zanim będzie tak zupełnie fioletowo, ale rzeczywiście w tym roku kwiecień jest trochę chłodniejszy niż w zeszłym i niż 6 lat temu, bo pamiętam, że wtedy było tak bardzo gorąco. Krótki rys przyrodniczy. Te kwiatki to są oczywiście azalie. W sensie nie było to dla mnie oczywiste, sprawdziłam przed, bo wiecie, że ja się znam na kwiatkach jak po prostu. No nie znam się po prostu, ale tak, sprawdziłam, to nie są zwykłe azalie, to są azalie, które zrosną w górach Korei i Japonii i nazywają się azalie Schlippenbacha. Nie wiem, czemu się nazywają tak niemiecko, ale podobno zostały nazwane na cześć kogoś o takim nazwisku, kto je odkrył i sklasyfikował. Chyba będzie dzisiaj wspominkowy odcinek, po prostu trzeba coś zrobić, żeby odtworzyć to moje zdjęcie stąd. Ale nie mam dzisiaj towarzystwa. Wtedy, te 6 lat temu, byłam tutaj nie z moim mężem, jak moglibyście przypuszczać. Wtedy w ogóle jeszcze chyba się nawet nie kolegowaliśmy, bo to był chyba pierwszy czy drugi tydzień pobytu w Korei. Miałam wtedy gdzieś indziej biurko w pracy i w ogóle nie poznałam jeszcze mojego męża. Nigdy nie wiem, od którego momentu opowiadać, no bo te tematy już się przejawiały w Q&A jakimś albo w ogóle w jakichś odcinkach. Wszyscy wiecie, że poznałam mojego męża w pracy. Pierwszy mój wyjazd w Korei to była właśnie delegacja. Pojechałam wtedy do Korei pierwszy raz w ogóle nie wiedząc nic o Korei. Znaczy interesowałam się Koreą, ale to cała moja wiedza opierała się na oglądaniu seriali koreańskich, sprawdzeniu sobie pogody, jaka będzie. W ogóle nie znałam koreańskiego, znałam tylko alfabet. Nauczyłam się przed wyjazdem już jakiś czas i umiałam się przedstawić. Co robiłam cały czas, ciągle się tylko przedstawiałam. I tutaj przyjechaliśmy właśnie chyba w jakiś drugi tydzień naszego pobytu i to nie z jakimiś znajomymi czy tam coś, tylko służbowo. Szef tej naszej firmy, to była bardzo duża firma, teraz w ogóle już chyba zmieniła nazwę, zmieniła właściciela i szef się też pewnie zmienił. Chciał przyjąć delegację z Polski w jakiś sposób i właśnie zabrał nas tutaj w godzinach pracy, więc bardzo się cieszyliśmy. No i jeszcze pojechaliśmy na jakieś jeziorko i też go nie umiem do tej pory znaleźć, co to było za jezioro. A nie mam zbyt wielu zdjęć stamtąd, bo wydaje mi się, że wtedy to była taka sytuacja służbowa i nie chciałam wyciągać mojego kija do selfie, bo podczas mojego pierwszego pobytu w Korei po prostu cały czas chodziłam z kijem do selfie.
tak go rozciągałam i tłukłam sobie całą masę fotek, ale właśnie tutaj nie za wiele i jedyna ta fotka, którą tutaj miałam jakąś sensowną zrobioną, to była z jakimś dziwnym filtrem, więc ta druga chyba była taka i pamiętam, że wtedy tak samo mnie słońce raziło jak teraz. Mi się to przewróci teraz. Uwaga. Słyszycie te śmiechowe nawoływania? To panie przedszkolanki próbowały przekonać dzieci do zdjęć. Tak, dobrze, zdjęcie odtworzone. Misja spełniona. 6 lat. Najbardziej zmieniła się moja sylwetka. O, nie mówmy o tym. Robi się tutaj coraz tłoczniej. W weekend tu chyba były koncerty, czyli wczoraj tutaj były koncerty i w przyszły weekend jeszcze będą koncerty, ale wtedy są takie tłumy, że raczej nie polecam, lepiej odwiedzać takie miejsca w Korei w tygodniu. Chciałabym przejść tędy, ale nie wiem, czy się przedrę przez te tłumy fotografów. Patrzcie, to nie jest tak, że to jacyś przypadkowi fotografowie, jeszcze tu mają profesjonalny sprzęt. Trzeba się stąd zmywać, bo tu się robią po prostu takie tłumy, że ja nie wiem. Bardzo dużo też sadzi się takich kwiatków właśnie na osiedlach, tak jak u nas. I jak widzicie, po tych tłumach w poniedziałek o 10 rano wzbudzają one wielkie zainteresowanie. Ja nie wiem, czy ci wszyscy ludzie to youtuberzy, tak jak ja, czy o co chodzi? Od 1999 roku tutaj jest ten kwiatkowy festiwal. Tak to wzgórze wygląda całą zimę, nie jest wtedy przesadnie atrakcyjne, a potem wygląda tak. Jak widzicie, za kilka dni chyba będzie jeszcze bardziej fioletowo. O, no nie, a tak super wygląda wieczorem. Więc zrobił nam się kolejny odcinek z serii Koszmar Alergika. Była góra? Była. No to mamy klasykę kanału Pierogi z Kimchi. Trzeba sobie wyczyścić buty. Nie umieszkam. Nigdy mnie to nie przestanie bawić i zaskakiwać. Te same przedszkolaki, co szły, jak myśmy szli, wracają. Tutaj kolejna partia ludzi w ortalionach. 6 lat temu było tutaj dokładnie tak samo. A tam są lampioniki, bo zbliżają się. Kolejna klasyka tego kanału. Urodziny Buddy oczywiście, więc dużo jest lampionów wszędzie. No nic, miałam kontynuować moją nostalgiczną podróż, ale właśnie prawie dotarłam do tej mojej księgowości, więc tutaj na chwilkę przerwę. Niesamowite, ile się zmieniło przez te 6 lat. Mimo tych dodatkowych kilogramów, chyba bardziej jednak zmieniło się całe moje życie ogólnie. Wtedy sobie przyjechałam jako pracownik koreańskiej firmy, jeszcze na okresie próbnym w ogóle, w 3-miesięczną delegację. Swoją drogą, okres próbny się skończył, jak tutaj byłam i nawet chyba nie miałam umowy nowej. Koreańskie firmy to jest stan umysłu, ale przyjechałam sobie tutaj jako pracownik koreańskiej firmy, a teraz po 6 latach mam swoją firmę, co prawda aż jednoosobową. Czy ja wam mówiłam w ogóle? Ja nigdy chyba nie mówiłam, ale to już mam już długo, żeby wszystko legalnie było, żebym mogła uczyć, tłumaczyć i YouTube'ować legalnie, to mam swoją firmę i ona nazywa się, wiecie jak? Pierogi. Pisane koreańskim alfabetem, wygląda dość uroczo. Ta firma to jest akurat najmniej ważna rzecz, ale tak. Przeprowadziłam się tutaj na stałe. Wzięłam ślub. Urodził się Sonu. Zdałam egzamin na koreańskie obywatelstwo, to był ważny krok. Teraz mój przedszkolak jeździ na wycieczki na plantację truskawek. No trochę się wydarzyło, chociaż Korea moim zdaniem nie zmieniła się bardzo przez te 6 lat. Zmieniło się na pewno to, że bardziej dostępne są teraz zagraniczne produkty. Więcej jest porządnych kanapek w kawiarniach, to na pewno. Ale tak ogólnie to wydaje mi się, że mało tych zmian było. Może za krótki to jest czas. Spotkamy się za następne 6 lat, wtedy porozmawiamy. Więcej zieleni!
już załatwiłam, co miałam załatwić i stoję już na stacji metra. Piję klasykę gatunku kolejną, klasykę tego kanału. Ostatnio się ktoś mnie pytał, co to za odcinki bez kawy ostatnio. Nie wiem, co to się podziało. Kawa jest w moim repertuarze od zawsze. Od początku, kiedy przyjechałam tutaj 6 lat temu, to chyba w pierwszy dzień poszliśmy na dach firmy i szef kupił nam wszystkim kawę. I chyba tylko ja się cieszyłam z tej kawy, bo była właśnie czarna z lodem, gorzka. Wtedy sobie pomyślałam, że wreszcie znalazłam miejsce, w którym piją taką kawę, jak lubię, czyli zimną, i od tamtej pory cały czas taką piję. To jest chyba najbardziej koreańska rzecz do picia, jaka istnieje. I to się wśród Koreańczyków nie zmienia. Tak właśnie nam się zrobił tutaj kącik kawowy. To się nie zmienia. Dalej rzadko piją kawę z mlekiem i dalej rzadko można znaleźć zamienniki mleka typu mleko sojowe w kawiarniach, co zawsze zaskakuje, bo przecież Koreańczycy piją bardzo dużo mleka sojowego, ale piją je jako przekąskę, nie jako do kawy. Znajdziemy takie zamienniki tylko w niektórych kawiarniach, czasami w takich wielkich sieciowych, ale nie wszystkich sieci, na przykład nie koreańskich, i czasami w jakichś takich małych, hipsterskich. Na pewno ta wiedza po prostu polepszyła Was dzień dzisiejszy. Także tego, fajne kwiatki były, co nie? Wróciłam do swoich kwiatków i idę po mojego przedszkolaka. Ciekawe, jak tam było na tych truskawkach. Dobrze, żeśmy sobie dzisiaj pozwiedzali te kwiatki, to się nie stresowałam. Trochę miałam stresik, jak to będzie pierwszy dzień po takiej długiej przerwie. Zawsze matki stresują się bardziej niż dzieci. Fontanna dalej nie tryska. Ja nie wiem, coś nie mamy do niej szczęścia. Po tym odcinku to nam tego widoku azalii styknie do końca roku chyba. Jedzie autobusik, zamknijmy klamrowo ten odcinek. Ja no, po prostu przyjedzie dziecko z przedszkola, jeszcze truskawek nawiezie. Zostałam z truskawkami i zwiano mi. Fajnie było w przedszkolu? Tak? Dizonu! Chyba się udał ten dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu. Czekamy na fontannę. Zobaczcie, a tu jest napisane, że truskawki w ogóle są najlepsze na świecie, mają więcej witaminy niż cytryna. Zapobiegają chorobom i stanom zapalnym. Matko, nawet o pektynie jest napisane. Trzeba umyć, wiesz? Bateso, a gdzie pomogą? Tak? Nie myłeś, tylko zajadałeś? I fajnie było? No i fotka. Nie spróbujemy chyba tych truskawek. Bo mamy tu jeszcze randkę w piekarni. W następnym vlogu może trochę mniej kwiatków. Może kiedyś zrobimy takie porządne wspominki z prawdziwego zdarzenia. Cała historia pierogów w Korei, znaczy wioli w Korei. Dajcie znać, czy chcecie. I ja kończę ten odcinek. Opa!